Nazywam się Michał Nowodzik, jestem gitarzystą. Mieszkam tu, w gminie Świętniki Górne, we Wrząsowicach. Pracuję w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie wykładam gitarę i muzykę kameralną. Wykonuję różne gatunki muzyczne, różne style, od klasyki szeroko rozumianej, znaczy od baroku, aż po muzykę współczesną, aż po muzykę luźniejszą, nazwijmy to, czyli na przykład tango, muzykę etniczną. Gram w różnych składach, m.in. w kwartecie gitarowym Guitar Formation, w zespole New Tango Bridge. Koncertuję w różnych miejscach. Mam przyjemność grywać również w Świętnikach Górnych. Przypadkiem. To znaczy interesowała mnie muzyka, interesowała mnie gitara, ale nie myślałem o nauce. Dostałem od rodziców pierwszą gitarę, no i jakoś tak zacząłem próbować, najpierw o własnych siłach, potem z pomocą nauczycieli. Myślę, że z wyborem instrumentu jest tak, że albo życie nam ten wybór podsuwa, czy ułatwia, albo nasi rodzice, czy nasi przyjaciele w jakiś sposób nam w tym wyborze pomagają. Myślę, że warto jest spróbować. Może nawet warto spróbować na różnych instrumentach, jeżeli myślimy o nauce muzyki. A ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że muzyka jest pasją i jest przyjemnością. Szukajmy przyjemności w graniu i wtedy ta nauka się staje łatwiejsza. Oczywiście, jeśli chodzi o wiek rozpoczynania nauki, jest bardzo różnie. Niektóre instrumenty nadają się dla małych dzieci, do nauki. Z innymi trzeba troszkę dłużej poczekać, tak jak z wieloma dętymi instrumentami. Ale tutaj każdy specjalista, myślę, będzie służył dobrą radą. Thank you.
nasze sprawa profesjonalnego rozwoju, czy profesjonalnej kariery, to jest kwestia bardzo wielu czynników, które się na siebie nakładają. Pracowitości, szczęścia pedagogów i całego mnóstwa różnych czynników, które się składają na to, że potem wybieramy ten właśnie zawód. Natomiast myślę, że iskrę Bożą do muzyki ma większość z nas, a może nawet wszyscy. Bogaci o to doświadczenie spotkania z muzyką. To, czy ktoś zostanie zawodowym muzykiem, czy też nie, zależy od bardzo wielu okoliczności i myślę, że potrzeba wielkiego samozaparcia i wielkiego imperatywu wewnętrznego, żeby na tę drogę wejść i rzeczywiście wykonywać ten zawód. Także myślę, że muzyka jest ważną częścią naszego życia. A gdybym sobie miał postawić pytanie, czym jest dla mnie, to chyba czymś w rodzaju powietrza. Muzyka nas otacza i tak jakby nią oddychamy. I trudno bez niej sobie życie wyobrazić. Ja myślę, że dla kogoś, kto jest na muzykę otwarty, nie do pomyślenia jest, jakby z tej muzyki żyć.